Witam bardzo serdecznie, Pasieka Marcyś. Dzisiaj mam zamiar przejrzeć trzy odkłady, które wykonywałem ostatnio. Chcę sprawdzić, czy matki podjęły w nich czerwienie. Oraz mam zamiar założyć paski za mitrazą, aby zwalczać warozę, aby nie atakowała młodych pszczół, młodego czerwiu, który będzie już od tej pory, od drugiej połowy lipca, wchodził w skład kłębu zimowego. Zapraszam do oglądania. Trochę tutaj zaczęły odbudowywać węzy, ale to już nie idzie im tak dobrze, jakby to szło w maju lub czerwcu. No, mamy drugą połowę lipca. Jest to pszczoła kraińska, która już swój okres świetności ma za sobą. Tak naprawdę już teraz będzie słabnąć. Są jajeczka. Znaczy, tu na poprzednich ramkach nie znalazłem żadnych mateczników, więc ta matka musi gdzieś tu być. Dopiero zaczęła się rozczerwiać. Tych jajeczek tak naprawdę dopiero złożyła z jednej strony. Tutaj po wygryzającym się czerwiu. Tutaj na tych dwóch ramkach obecne były jajka, tak? Więc tutaj pójdą te paski. I wędruje pierwszy pasek. Muszę tak zrobić trochę większy odstęp. To jeszcze niedobrze, no ale dobrze, że te pszczoły z dwóch stron miały kontakt z tym paskiem. I drugi pasek tutaj, idzie ten najmłodszy czerw, aby właśnie ta waroza nie wchodziła do tego młodego czerwiu. Te pszczoły, które teraz widzimy w ulu, one wszystkie padną przed zimą. No nie będą wchodziły w skład kłębu zimowego. Natomiast te pszczoły, które teraz są w chmurkach jako czerw, właśnie te jajeczka, które zostały złożone przez tą młodą matkę, to te pszczoły będą wchodziły w skład kłębu zimowego. I ważne jest, aby właśnie dać teraz te paski, aby te pszczoły były, nie były po prostu narażone na atak tej warozy, tak? Paski dane, matka jest i czerwi, więc wykonanie odkładu się powiodło. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania pozostałych filmów. Cześć!